Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Dziś chyba sobie zakończymy naszą przygodę związaną z chodzeniem po domu. Bo jak widzicie, mamy ostatni element. Nie wiem, co to może być, ale wtedy nasze dzieło będzie kompletne. Zresztą ono już zaczęło coś przypominać. No dobra, to wychodzimy z naszej pracowni. Jestem ciekaw, czy jeszcze coś nas tutaj spotka. No, a pewnie tak. Pewnie tak. Dobra. O, dobrze wiedzieć, że znów powracają te nasze psychodeliczne motywy. Spadamy? O tak. I zaprowadziły nas. No gdzieś nas zaprowadziły. O tak. O, człowiek chciałby wyjść, licząc, że będzie coś fajnego, że będzie jasno. Niestety jedna świeczka mnie jakby no, nie za bardzo motywuje do tego, żeby iść, no ale cóż robić. Okej, okay, zasuwka. Nie widzę lalek, nie widzę naszej żony, czyli można tędy iść, tak mi się wydaje przynajmniej. Okej. Okay. Czy tu coś jeszcze się znajduje? W sumie powiedzmy sobie szczerze, może będą jakieś notatki, ale moim zdaniem z tych notatek, czy ogólnie porozrzucanych przedmiotów, już wszystko się w miarę klarownie złożyło, więc no. Więc w sumie mogę stwierdzić, że raczej historia już została w pewnym sensie rozwikłana i wiemy co i jak. Wiemy, że musimy namalować ten obraz swojej żony. Spotkałem się też z takim stwierdzeniem, że ta gra nie straszy jak należy, dlatego że człowiek ma świadomość, że nie może zginąć. Coś w tym jest w sumie, ale moim zdaniem to też nie jest tak, że o, nie mogę zginąć, to nie jest strasznie. Możesz w ogóle jeszcze malować. Wydaje mi się, że to jednak... Ach... No wiecie, czytając książkę też jakby masz... Dobra, może to jest trochę złe określenie, bo tu jednak nazywajmy, że gra jest grą, tak? Ale tu bardziej chodzi o to, że... Nie tyle nie obawiam się, że coś mnie zabije, no bo po prostu wiem, że się nie da. Ale nie wiem, co w którym momencie wyskoczy, więc to jakby też jest ważne. Okej. Szanowny panie, moja żona z przyjemnością zagra na pańskim weselu. Proszę się z nami skontaktować dziś wieczorem, aby omówić szczegóły. Nasz numer to 363853. 363853. 363853. Chyba coś jeszcze powinienem tutaj... Na tej planszy Ouija jest jeszcze kilka rządków liter. A to oznacza, że litery również chyba są tutaj w jakimś sensie istotne. Jeszcze zobaczmy tę notatkę. Do usłyszenia. Nasz numer to 363853. 3, 6, 3, 8, 5, 3. Kurde, to chyba nic nie dało. Tak mi się wydaje. Piszmy tak. Dzwonię na policję duchową. 997. No nie, to nic nie dało, ale tam mamy drzwi. Czy przychodząc przez nie mogę coś znaleźć? Jeśli teraz się okaże, że tak po prostu sobie ominę, to... To co, to ta plansza będzie nieobligatoryjna? W sensie... Listopad. Wydaje mi się, że powinnam być szczęśliwa. Dlaczego nie jestem szczęśliwa? Mam piękną córkę, myślę, że taka jest. Wiem, że taka jest. Dlaczego więc nie mogę patrzeć na nią, nie czując mdłości? Miałem kochającego męża, cudownego, wrażliwego. Teraz wszystko, co mam,
to obcy mężczyzna, który dba tylko o swoje obrazy. Jak gdyby w ogóle miały jakieś znaczenie. To wszystko jest takie bezsensowne. Muzyka zwykła pomagać. Teraz już nie. Okej, czy to jest... Teraz znowuż pytanie, czy jest to list napisany przed, czy po wypadku? A. Coś spieprzyłem z tą planszą. Coś miałem na niej wywołać i nic nie wywołałem. Nie. Ej, serio, teraz się czuję taki niespełniony, bo na tej planszy nie wywołałem... Właściwie to nikogo nie wywołałem, ale wydawało mi się, że jak wpiszę numer, który tam jest podany, będzie okej. Ale w sumie ten numer, który tam był podany, on chyba nie był kompletny. Z tego co widziałem, tam coś było przerwane, więc możliwe, że jeszcze trzy cyfry musielibyśmy wpisać, żeby to miało ręce i nogi. Dobra, to jest taki Hall of Fame. No. Okej, niektóre obrazy nie są zbyt fajne. Proszę bardzo, przechodzimy. Tak, trochę tutaj... Trochę się zapuścił ten pokój, ale cóż. What is taking so long? Open this fucking door! I need to go! Open up! Hell is... Oh, God. No. No, 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 no. What have you done? No! Okej, dla mnie sytuacja jest jasna. Jego żona popełniła samobójstwo i podcięła sobie żyły w wannie. Tak to więcej wygląda. Chciałem tamtą szafkę otworzyć. Co ja mam tutaj? Co? Co ja mam tutaj zrobić? Bo szczerze mówiąc nie rozumiem. O! Dokładnie. A nie przeszukałem szafki. Ale z drugiej strony też nie mogę tam wejść. Okej, czyli muszę trzymać ciągle. Jezus Maria, nie! Ona tu jest. Ona tu cholera jest. Widzę cię. Nie, 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 nie. Wątpię, żeby to pomogło. Teraz włożę głowę i znowu będę musiał na nią patrzeć, czyż nie? Albo i nie. Ale chyba muszę się z nią spotkać tutaj. Tak mi się wydaje przynajmniej. Nie widzę innego uzasadnienia. Dobra. To płyniemy po soczystego jumpscare'a. Czemu by nie? Dobra, miejmy to już za sobą, zaatakuj mnie. Odwróć się. Tak, doskonale wiem, co z tego... Co się stanie. A może nie wiem. I myk! I myk! Nie wiem, co jest w tej wodzie, ale cóż, na pewno nie jest to czysta woda. Te rury muszą być w jakiś sposób zatrute. Jezu, co mi fazę psuje. Okej, to jest całkiem ciekawy motyw. Czy to jestem ja? Czy kto to jest? Nie. A może? Dobra, to teraz wszystko utonęło.
Ej, nie mówcie, że tak mi się skończy gra. Bo to będzie słabe strasznie. Ja muszę namalować ten obraz. Nie, chyba przeżyłem. Tak, wygląda na to, że przeżyłem. Co to jest? Oko. Czyli ostatni element. Art and the artist needed an audience, a critical eye on things. I knew what I had to do. I gouged it, scooped it up like ice cream, felt like a butcher. A monster, but at least there was to come something beautiful from all this filth. Okej, mam ostatni element. Jeszcze przeszukamy szafkę, zobaczmy, czy coś tutaj jest. Ale nic ciekawego nie widzę, oprócz ręczników. O, nie zacinaj mi się. Daj spokój. Jest! Jest i mój obraz. A może i nie? Szlag. Chciałem iść do mojej pracowni. O nie. O nie. Tu się coś za chwilę dziwnego stanie. Na bank. Ale nie mogę wejść z niczym w interakcję. Co ja mam tutaj zrobić? A chwila. Warcaby. Okej. Muszę wszystkie, jak rozumiem, warcaby zdobyć. O! Wszystkie to znaczy chyba dwa. Znowuż w kosmos nas wystrzeliło. No dobra, ale w dalszym ciągu nie pojawiły mi się drzwi. Okej, obraz zniknął. A jednak nie. Jednak jest nadal. Dobra, co w tej chwili muszę zrobić? Przez chwilę nawet myślałem, że może mi się drzwi otworzą, ale w tej chwili już nie wiem, co mam robić. Nie widzę tutaj żadnych tak... O, fuck. A to jest przejście. Właśnie. Okej, wytłumaczcie mi jedną rzecz. Jeżeli gwarantem jednego z zakończeń jest to, że będę omijać przedmioty związane z dzieckiem, wytłumaczcie mi, jak w tym momencie mam to zrobić, jeżeli to jest jakby jedyne miejsce, do którego mogę iść. Nie! Kurde, wirująca szczotka do toalety, Janusz. Serio, to zarzuca mną i to całkiem solidnie. Nic nie ma. Tu też nic nie ma. Idźmy jeszcze tutaj, zobaczmy, co tu jest. O nie, tu byłem. Kurde, dobra. Mam nowe pomieszczenie, ale to mi nic. To mi jakby nic nie dało. Nie zmieniło to mojej sytuacji. Nadal tutaj tkwię. Co powinienem zrobić? Muszę chyba zrobić coś związane... A może muszę zgasić tę lampkę? A nie mogę jej zgasić. Tutaj za tę szafkę też nie mogę iść. Co powinienem zrobić? Gdzie się udać? Może to jakoś z tym obrazem jest związane, ale wątpię. Tutaj też niczego jakby nie mogę. Też niczego nie mogę zrobić.
Jakbym się zaczął obracać, może się magicznie teleportuję do innego świata. Ale nie. Ale chwila. To może działać. Nie wiem jak... Bo to tak, to zmieniło kierunek i tyle wiem. Tylko nie wiem co powiem. Kurde, kurwa. Kurwa. Kiedyś to było. Gdzie... Schylić się nie mogę, bo już tutaj te szafki. No były puste, sprawdzałem je, nie? Nic tutaj się nie znajdowało ciekawego. Halina, co ja mam robić? Tu nic nie ma. Tu też nic nie ma. Kurde. O! A dobra, jest, warcap. Wiecie, dadzą taki mały element, to człowiek tego nie zauważy nawet. Dobra. Życzę powodzenia w jeździe na dół. Dobra, czyli wnioskuję, że tu też będzie jakiś warcab. Tak, po raz kolejny jakby moje wstępne domysły związane z przejściem danej lokacji się nie potwierdziły. Znowu zacząłem za bardzo kombinować. A rozwiązanie było o wiele, wiele prostsze. Gdzieś będzie ten warcab. Tu nic nie widzę, może tu jakoś. Kurde, weź szukaj takiego małego elementu, ledwo dostrzegalnego. Bądź mądry, gdzie to się znajduje. Albo tu gdzieś. To by było wtedy dołączone jakoś do ściany. No ale nie widzę tutaj niczego. Chyba, że... No a z kolei co ja na suficie znajdę? Nic nie znajdę. Szlag. Poszukiwania warcabów z Dragotreamem. Znajdź wszystkie. Właśnie, może ten przybliżony wzrok coś mi da. 5 lat później. Co ja tu kurde mam zrobić? Boże, nie lubię takich rzeczy. Szukanie takich małych przedmiotów. Tu ja byłem. Okej, czyli jak rozumiem, tamten to był pokój, to jest pokój dziecka, to jest jakby pokój naszej żony. Co by sugerowały te instrumenty i ten gramofon. Ale kurde bać, gdzie jest ten przedmiot do zdobycia? Gdzie on jest? Dawać mi go tutaj. No za... po prostu za wuja tego nie znajdę. Nie ma takiej możliwości. To nie to. Tu nic nie ma. Tu też nic nie ma. Znaczy, coś jest, ale nie to, co ja chcę. Fuck.
Tu na suficie nie ma co szukać, bo... A może? Tu na suficie nie ma co szukać i właśnie spadło. Ja zapomniałem, że w tej grze nie ma co logicznie myśleć. Okej. Gdzie ja jestem? Jestem znowu tutaj. Jest jakieś nowe przejście? Nie. Są jakby te same pokoje. Okej, spoko. Deszcz WhatsAppów. Jak to cholera interpretować? Co powinienem teraz zrobić? Jest. No tutaj tych drzwi, tego przejścia na pewno nie było. Dobra, ja nie chcę wiedzieć, co jest za tym, za tą kotarą. Nie. Kolejny warcab zdobyty. To było akurat proste, chyba najprostszy sposób na zdobycie jego. Ale nic się nie dzieje. Może jednak muszę tutaj iść, może tutaj coś będzie ciekawego. Ręczniki, no nie, nie o to do końca mi chodziło. Może jak spłuczę wodę, to coś się pojawi. Chwila. Myślałem... A! Jest i warcab. Dobra. Tak myślałem, że będą dwa. Szlag. To jest to przejście. No nie, to jest ślepy zaułek, tutaj nic nie ma. Tak, to chyba ewidentnie jest moim zdaniem najtrudniejszy moment, zresztą zbliżamy się do końca, to raczej nie powinno nas to dziwić, ale kurde... Tak zazwyczaj gra podpowiadała nam trochę, co trzeba zrobić, że o, tutaj spadnie szafka i tak dalej. Tutaj nie. I dodatkowo wszedłem w ten wir. I nie mam pojęcia, co robić. Jezus Maria. Kiedy znowu błąkanie się, zgadywanie, którędy mam iść. Ja już nie chcę tego motywu z tym, z warcabami. Ja już chcę i zdecydowanie stąd wyjść, nie? Kurde, czemu ta gra się zacina? Nie po to zbierałem kartę graficzną, żeby mi się ta gra cięła. Bez jaj. Okej, nowe pomieszczenie. Raczej stare pomieszczenie w nowej konwencji. Szukaj warcaba. Tu nic nie ma. Tu. Jest i warcab, ale nie mogę go z tej strony wziąć. Muszę go z tej, nie? Co tu za zamykanie pieca jest? Oj.
wsadziłem obrazy ten do pieca, żeby miały wypieki na twarzy. He 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 he. Zabawne, co nie? Też się śmieję. Dobra. Czyli co, jeszcze raz muszę podejść chyba, nie? Do tej szachownicy. Poprzednio działało. Poprzednio wystarczyło, że podszedłem i już było ok. Teraz nie. Aj. A ja głupi myślałem, że może. Tu wejść nie mogę. Może jeszcze jeden jest jakiś ten warcab zdobycia. Głupie warcaby. Ale nie mam pojęcia gdzie. A... jeszcze jeden? Tak, w tym samym miejscu. Okej. Coś się tutaj dzieje. Tylko nie wiem za bardzo co... coś powinienem tutaj zrobić, nie? Tylko co? Weźmy to, otwórzmy, zobaczmy co się stanie. Nie kumam tego. Nie kumam, co tu powinienem zrobić. Chwila. Jeżeli, jak zdejmę to z tej wagi, to wszystko się otwiera. A jakbym to sam otworzył, to też by się zamknęło? Nie. Jeszcze tu. I zobaczmy teraz. No i to się zamyka, kurde mać. Co tu trzeba by było zrobić? O co tu chodzi? Dobra, tu coś było. W sensie tu był... tu był ten słoiczek i teraz go nie ma. A, to był odważnik, a nie słoiczek. Dobra, w ten sposób to działa. Dobra, tak, po raz kolejny nie mam pojęcia, co zrobiłem. Czyli co, czyli musiałem wziąć ten gowarcaba w momencie, kiedy tamten piekarnik był otwarty, tak? Na to wygląda, bo nie widzę, znaczy... przyczynowo-skutkowy, to nie ma żadnego powiązania przyczynowo-skutkowego, bo jest to nielogiczne, ale to właśnie nie ma być logiczne. Dobra. Człowiek tu już się cieszył, że dostał jakiś nowy ten... dostał jakiś nowy element, już może kończyć obraz. No ale nie. Wow. Wow, 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 wow. Tu nie mogę. No tak, tak, tak. Ten obraz jest trochę lepszy, bo się na mnie nie patrzy. Tędy iść nie mogę. Fuck. Ten uczuć, kiedy nie wiesz, co tu się odwala. Coś się dzieje. Ja chyba po nagraniu tego pójdę spać, bo już nie, już nie ogarniam. Ale dobra, jesteśmy na miejscu. Jesteśmy na miejscu. Patrzcie.
Mój idealny obraz został wreszcie narysowany. Czyż nie? Yes, that's it. It's beautiful. Perfect. Jesteś tego pewien? Like I always imagined. What is this? I don't understand. No. Stop it. Please. So close. This time, I almost had it. Okej. Czy coś jeszcze będę musiał zrobić? Dobra, czyli obraz nam się znowu nie udał i chcemy go zniszczyć. Ale tu już ja właściwie nie steruję tym. I myk! I za chwilę coś nam przeszkodzi. A. Czyli jak... Dobra, czyli to nie jest pierwsza, to nawet nie dziesiąta sytuacja, w której malowaliśmy ten obraz. Dobra, mogę się cofnąć. Tylko co mam zrobić? Z tego co widzę, teraz już dom jest... normalny. Jak widzicie, to nie jest zbyt normalne, ale ma normalny kształt. W sensie, wiemy już gdzie iść. Okej, czy... Okej, szkicownik potępionych. Dobra, to są twórcy. Ja przepraszam bardzo, ale panie Szymonie Erdmański, pan mi przypomina pewnego polityka, nieważne jakiego. Nie no, fajnie te szkice wyglądają. Ogólnie nie wiem, czy kojarzyć taką grę jak Basement Brawl? To się chyba tak nazywało. No taka, powiedzmy, nie do końca udana gra. Basement Brawl czy Basement Fowl, chyba coś takiego. W każdym razie to była niezbyt udana gra, taki klon Bombermana. No i nie zyskała ona zbyt dużych, powiedzmy, not. A to ta firma właśnie za to odpowiadała i potem oni jakby zmienili trochę swój sposób tworzenia gier. Kurde, sporo was tutaj. O! Dobra. Znaczy, ja liczę, że jakiś easter egg może tu się jeszcze pojawi, ale nie. Dobra. Zwiedźmy jeszcze dom. Chciałbym zobaczyć, jak on wygląda. Okej, to jest wszystko zamknięte. Pytanie, co się stanie, jeżeli będę chciał wejść do pracowni? Dobra, to są te wszystkie obrazy, które nie do końca mi wychodzą. No, nasza żona jest dosyć mroczna na tych obrazach, ale nie jest źle moim zdaniem. A jak rozumiem, go to nie satysfakcjonuje. Tu się tak jakby nic nie zmieniło. Chociaż upewnijmy się. No nie ma tutaj nic, chyba żebym po...
pogrzebał po szufladach, ale to też nic nie ma, dobra. Jestem najbardziej ciekaw w pracowni i piwnicy. Ale zakładając, że to wszystko mu się wydawało, to raczej no, nie powinno być. Oj. Nie powinno być żadnych potworów, prawda? Mamy tę ferelną wannę. To jest zamknięte. Może po prostu wyjdziemy z domu. Tak chyba będzie najlepiej. A nie możemy wyjść z domu. Kurde. Czyżby to był w sumie taki koniec końców? W sensie, że gra się kończy w ten sposób, że nie ma takiego normalnego zakończenia. A jedynie możemy włóczyć się po tym domu bez celu. A właśnie, piwnica. Nasze ulubione horrorowe pomieszczenie, w którym absolutnie nie ma się czego bać, no bo niby czego? Jakichś duchów, mutantów? Nie. A daleko to my sobie tutaj nie pójdziemy. No dobra, to wychodzi na to, że skończyliśmy grę. Czemu to wszystko wiruje? Serio, znowu mi obraz zaczyna wirować i nie wiem... To może... To nic dobrego może nie oznaczać. Jezu, co jest? Dobra, moi drodzy. Myślę, że na tym możemy sobie właśnie zakończyć grę. To było Liars of Fear. Bardzo ciekawa produkcja. Nie aż tak straszna. Ale mimo wszystko klimatyczna ta muzyka, cała ta schizofrenia głównego bohatera, to wszystko moim zdaniem fajnie tutaj pokazali. No i co? I może kiedyś sobie nabędę DLC, bo jest DLC do tej gry, w którym wcielamy się właśnie w córkę naszego bohatera. A póki co żegnam się z wami, no i do następnego. Okej, to może jeszcze nie kończmy, bo wydaje mi się, że skoro już wygraliśmy tę grę, to wypadałoby też trochę wytłumaczyć, przynajmniej tak jak ja to widzę, całą fabułę. Już powiedzmy, że jestem trochę po spoilerach, w tym sensie, że po prostu zobaczyłem kolejne zakończenia, bo są trzy zakończenia. To, które żeśmy odblokowali, no jest takim, powiedzmy, najzwyklejszym zakończeniem. Więc no cóż, jak zbierzecie do kupy całą tę historię, to wychodzi po prostu historia człowieka, który był wybitnym malarzem, który też był na wojnie, o czym świadczą tego popiersia. I w sumie nie wiadomo, co bardziej mu tę schizofrenię zapewniło, czy ta wojna, czy śmierć, znaczy nie tyle śmierć żony, co okaleczenie żony, ale ja to widzę w ten sposób, że odkąd jego żona jakby no została okaleczona za pośrednictwem tego pożaru, to on nie mógł narysować dobrego obrazu, bo po prostu każda taka inspiracja, którą wcześniej żona mu dawała, no nie nadchodziła, tak? Z tego względu, że ona była po prostu brzydka i okaleczona, tak? Przez to też tam mieliśmy historię z alkoholizmem naszego bohatera, z opieką socjalną, która zabrała mu dziecko, ale chyba mu zabrała to dziecko już po śmierci jego żony, bo tak jak widzieliście, ta żona po jakimś czasie, no powiedzmy, że nie była przez niego dobrze traktowana, była traktowana tak powiedzmy bardziej jak taki obiekt do malowania obrazu, nie mogła tego za bardzo znieść, tak więc popełniła samobójstwo. No i to w sumie tyle chyba, jeśli chodzi o fabułę. Nasz bohater po prostu no, jest chory psychicznie i tak to właśnie widzi. Ale co do
następnych zakończeń, bo tutaj mieliśmy takie zakończenie pokazujące, że to, co się działo, to była szara rutyna i było to bardzo powtarzalne. Natomiast jedno z zakończeń odblokowuje się w momencie, kiedy wchodzimy w interakcję, teraz to sobie doczytałem, ze wszystkimi przedmiotami związanymi z naszą żoną. I chyba musimy... Właśnie to chyba też polega na tym, że musimy zginąć z jej ręki i właśnie za każdym razem, kiedy ją spotykamy. Czyli ja tutaj już spieprzyłem, bo pamiętacie, że ja zamknąłem raz drzwi i ona mnie nie dopadła. I w tym zakończeniu pojawiłaby się nam na tym obrazie matka z dzieckiem, przez co to byłoby takie jakby podsumowanie, że główny bohater... No, jednak cały czas tęskni za tą swoją rodziną, ostatecznie podpala cały dom i też siebie. A drugie zakończenie, a właściwie trzecie, tak, to zakończenie, które takie powiedzmy chyba najbardziej samolubne, ale też trochę takie trochę najbardziej wesołe dla naszego bohatera, w sensie pozytywne, ponieważ on maluje obraz samego siebie. I żeby to zrobić, musimy właśnie unikać śmierci ze strony żony, aczkolwiek chyba nie zawsze, bo tam niektóre, chyba dwa przypadki śmierci są po prostu nie do ominięcia, ale te, które możemy ominąć, te właśnie musimy ominąć i musimy wchodzić w kontakt z różnymi przedmiotami związanymi z nami, które są związane z nami samymi, z tymi pogróżkami, odpowiedziami na nasze pogróżki i tak dalej, i tak dalej. No i wtedy głównemu bohaterowi udaje się namalować obraz samego siebie i traci co prawda rodzinę, ale zyskuje wielką sławę, jego prace wiszą w muzeum. No i to w sumie wszystko, no. Chyba tak właśnie ta fabuła się prezentowała. Nie wiem na czym... wydaje mi się, że ta żona popełniła to samobójstwo, aczkolwiek dziecko na pewno żyje, bo DLC. W DLC jesteśmy dzieckiem, więc niemożliwe, żeby ono umarło. Ale na tym sobie zakończymy dzisiaj. Ja się z wami żegnam do następnego. Następnym moim let's playem będzie gra również kurde, będzie to horror psychologiczny. Trochę inny niż ten i trochę starszy. I bardzo dziwny w sumie. Ale to... następnym razem. Póki co się z wami żegnam, do następnego.